MMA Rocks i Kickboxing 24 z Tomkiem Makowskim. Cześć. Cześć, witam. Jesteśmy na dniu medialnym przed Fight Exclusive Night 3, gdzie masz walkę wieczoru. Z tego, co słyszałem, bardzo trudno było znaleźć dla ciebie przeciwnika. Jak myślisz, z czego to wynika? To znaczy, były jakieś problemy, było kilka nazwisk. No, podjął walkę młody Węgier, bardzo dobry, utytułowany młody zawodnik. Ty w niektórych swoich zapowiedziach powiedziałeś, że gdy zdobędziesz 10 raz tytuł, stoczysz walkę w MMA. Czy dalej podtrzymujesz te słowa i gdzie ewentualnie taki debiut miałby się odbyć? To znaczy, tak, podtrzymuję to, co powiedziałem. Chciałbym zamknąć tą swoją 10 tytułów i spróbować swoich sił w MMA. A gdzie ta walka miałaby się odbyć, to nie mam pojęcia, zależy, gdzie padłaby propozycja. Jakiś czas, niespełna miesiąc po Fight Exclusive Night, toczysz walkę w Japonii z Machidą. Powiedz może, skąd pomysł w ogóle na taką walkę i takie szybkie tempo? To znaczy, propozycja walki już była od dawna, tylko chodziło o termin. No, tak się zbiegły właśnie te terminy, można powiedzieć walka po walce, bo po walce na Exclusive mam niespełna parę tygodni, gdzie, prawda, no... Myślę, że nie doznam jakiejś tam kontuzji i wszystko potoczy się po mojej myśli i będę w stanie stoczyć tą walkę w Japonii. Na jaki okres przed walką wylatujesz do Japonii, żeby zdążyć jeszcze odpocząć, złapać regenerację i aklimatyzację, i czy będziesz tam chciał zostać trochę dłużej? To znaczy, o jakiejś tam aklimatyzacji to nawet nie ma mowy, bo przypuszczam, że przylecę 2 dni przed walką i nie ukrywam, że też tak wolę przylecieć sobie 2 dni i tak z biegu stoczyć tą walkę, niż przebywać tam jakiś tydzień, gdzie po prostu ten mój organizm, z tego co wiem, pobycie w Tajlandii właśnie po takim tygodniu troszkę dziwnie reaguje, dlatego wiem, że wolałbym to stoczyć z biegu. Jesteś takim zawodnikiem, który ma też właśnie wiele do czynienia z zawodnikami MMA. Tutaj mamy taką mieszaną galę K1 MMA. Jak oceniasz ten trend, gdzie wielu kickbokserów przechodzi na swoje pojedynki do MMA, chociażby Marcin Różalski, Mariusz Ciesieliński, teraz niedługo Rafał Jackiewicz? No, to jest fajne, na pewno to jest fajne, gdzie właśnie zawodnicy, którzy spełnili się właśnie w K1, w Muay Thai, tak jak Marcin, Mariusz, próbują swoich sił w innych dyscyplinach i gdzie naprawdę świetnie im to idzie. No, również twój podopieczny Dawid Moraz zawalczy tutaj w pojedynku MMA. Co możesz powiedzieć o przygotowaniach swojego zawodnika? To znaczy, no, na pewno jest dobrze przygotowany, przede wszystkim wydolnościowo. No, jest to jego bardzo mocna strona, jest to mocny, silny zawodnik. Także i wiem, że na pewno da z siebie wszystko. Jak wyglądały twoje przygotowania do tego pojedynku? Z kim? Gdzie się przygotowywałeś? To znaczy, ja jak zwykle w rozjazdach większość czasu też spędziłem w swoim klubie. W moich przygotowaniach pomagał mi Bartek Jezierski z Czerwonego Smoka z Poznania. Z nim w sumie konsultowałem swoje przygotowania. No i ogólnie tak, no tak jak powiedziałem wcześniej, w rozjazdach. Powiedz mi jeszcze na koniec, czy są jakieś plany odnośnie organizacji kolejnych gal w Nowej Soli? Tak, już mamy zaplanowany termin na 13 czerwca, gdzie właśnie też będzie walczył Dawid, będę walczył ja. Przepraszam, 13 grudnia, przepraszam. No też chcemy właśnie stworzyć taką dość ciekawą kartę walk. Jak zawsze te nasze gale też słyną z dobrych pojedynków i myślę, że też będzie tak samo tym razem. Dobrze, Tomek, ja ci dziękuję za rozmowę. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcesz pozdrowić, podziękować, no, proszę bardzo. Dziękuję wszystkim kibicom i chciałbym zaprosić was na moją walkę. Dziękuję. Dziękuję również.